Witam, tu Magda i kolejne proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu danie. Dzisiaj zapraszam na pyszne muffiny bananowe, ale będzie trochę nietypowo, bo tym filmem odpowiadam na wyzwanie kolegi blogera. Tomek podjął wyzwanie marki Bosch na przygotowanie potrawy samym tylko blenderem. Przygotował taką potrawę, a następnie rzucił wyzwanie mi, żebym zaproponowała jakiś swój przepis. Ja i blender? No na co dzień. To przecież oczywiste, że muszę podjąć wyzwanie i odpowiedzieć przepisem i to najlepiej jakimś prostym. Poza tym też rzucę Tomkowi wyzwanie na przygotowanie potrawy samym tylko blenderem, więc oglądajcie, bo myślę, że będzie fajnie. Biorę udział w tej zabawie i chcę się na maksa zaangażować. Postaram się, żeby przepisy były ciekawe, no i jak zawsze proste, smaczne i szybkie w przygotowaniu. Co jeszcze? To konkurs, więc oglądając również możecie wziąć w nim udział. Pod spodem wkleję link, można kliknąć i wygrać 2500 złotych lub na przykład zwrot kosztów za zakup blendera. Tematem wyzwania jest przygotowanie śniadania do łóżka, a danie ma być przygotowane tylko z wykorzystaniem blendera, na przykład takiego. No to do dzieła. Wprawdzie nie jadam śniadań w łóżku, ale mogę je przygotować. Przygotujemy energetyczne śniadanie. Szybkie, proste, mało pracy, blender. Proponuję muffiny orzechowo-bananowe bez mąki i klasycznego tłuszczu. Weźmiemy masło orzechowe. Zaczynam od tego, że rozgrzewam piekarnik do 200 stopni Celsjusza. Zanim się rozgrzeje, ciasto będzie gotowe. Formę wykładam papilotkami, u mnie silikonowe, bo muffiny szybciej będzie wyjąć. A same muffiny są banalnie proste, z odżywczych, wartościowych składników, no i można je wzbogacić ulubionymi dodatkami. U mnie orzechy. Jeśli decyduję się na dodatki, to najpierw je siekam lub rozdrabniam i tu właśnie przyda się blender. Skorzystam z tego, że on ma food processor i rozdrabniacz, więc w jednym rozdrobnię orzechy, w drugim zrobię ciasto. Pójdzie to raz dwa. Wsypuję zatem garść orzechów oraz siemię lniane. Jedną łyżkę dodam. Wzbogacam tym samym muffiny o mega wartościowe omega 3 i siekam. Ja zwykle mielę siemię w młynku do kawy osobno, ale ten blender ma 800 W, sprawdziłam, więc spokojnie powinien dać sobie radę z siemieniem. Tak to wygląda. Odstawiam na bok i teraz ciasto. Do misy blendera wkładam szklankę masła orzechowego. Najlepiej, żeby było takie miękkie w temperaturze pokojowej. Dwa dojrzałe banany, średnie lub takie większe. Jeśli małe, no to trzy. Wbijam dwa całe jajka. Dodaję pół łyżeczki sody oczyszczonej. I od razu dodaję coś kwaśnego do tej sody, żeby ona zadziałała. Ja doleję jedną łyżkę maślanki i dodam dwie łyżki miodu i łyżeczkę ekstraktu waniliowego. Ekstrakt czasami pomijam, dzisiaj dodaję, muffiny będą smaczniejsze. I blenduję, aż składniki dobrze się połączą. Idzie to naprawdę raz, dwa, tak to wygląda. Do masy dodaję posiekane wcześniej orzechy oraz siemię, czy inne bakalie, na przykład czekoladę, jeśli się na nią zdecydujemy. Część zostawię sobie do posypania muffinek z wierzchu, a resztę mieszam z ciastem. No i gotowe. Rozlewam ciasto do muffinowych otworków, do 2/3 wysokości mniej więcej. Posypuję z wierzchu orzeszkami i wstawiam do pieczenia. Piekę w 200 stopniach Celsjusza na drugiej półce od dołu w funkcji grzanie góra-dół przez około 15 minut. Pod koniec warto obserwować, bo każdy piekarnik piecze nieco inaczej i czasami można skrócić bądź wydłużyć nieco czas pieczenia. Podczas pieczenia muffiny znacznie urosną, ale gdy będą stygły, opadną i jest to całkowicie normalne. No i 5 minut pracy, 15 minut pieczenia i gotowe. Wyjmuję, zostawiam aż lekko przestygną. Po czym delikatnie wyjmuję je z papilotek, by nie zaparowały i zostawiam do całkowitego ostygnięcia. A stygną bardzo szybko. Szkoda, że nie czujecie, jak one pachną. Coś cudownego. Przekładam na talerz i gotowe, można podawać. U nas ostatnio obowiązkowo z jogurtem posypanym granatem oraz czarnym sezamem. Przepyszne, nawet do łóżka. Mam nadzieję, że przepis Wam się przyda. Muffiny są pyszne i szybkie, no i przygotowane samym tylko blenderem. To co, może teraz Wy przygotujecie śniadanie przy pomocy samego tylko blendera? Zgłoście je na stronie konkursowej, link wkleiłam w informacjach pod filmem. Trzymam mocno kciuki i życzę powodzenia.